Wszystkim z tej strony, Atakama na waszych ekranach, kolejny odcinek ze Star Stable, jest to omówienie kolejnej środowej aktualizacji. Jak widzicie, dzisiaj jesteście nieco inaczej umocowani <grybujesz> niż zwykle. Ja mam tutaj e, dziczka do popicia i już lecimy z omawianiem aktualizacji. Uwaga, uwaga! Wyścig z przeszkodami strażników. Jorwiku. Oczywiście trzeba się jakoś przetransportować do Mistfall. Ja tutaj nie mam żadnej podwózki. Także szybciutko lecimy do Murland i stamtąd do Mistfall. Strażnik z Jorwiku, Louis sprawdził wyścigi dostępne w Mistfall i odkrył coś szokującego. Nie ma skoków przez przeszkody. Sport jeździecki, który jest tak popularny na wyspie, powinien być dostępny dla mieszkańców Dundul. Także jedziemy do Dundul i będziemy ogarniać sobie. E, gdzie jest dundul, gdzie jest dundul, gdzie jest dundul, gdzie jest dundul? Jest, <grym, dundul> jedziemy. E, będziemy sobie ogarniać co i jak. Ten wysik jest stały i zapewnia 150 punktów doświadczenia dla konia za pierwsze ukończenie danego dnia. Okej, okay, ciekawe, czy ja w ogóle to będę miała dostępne. Następnie Fort Maria. Ja w ogóle nie wiem, czy ja ten wyścig będę miała. Musimy sobie to sprawdzić zweryfikować. Czekajcie. Mm, gdzie ja jestem? Jest, coś jest. Także jedziemy zrobić. A przy okazji, Wam powiem szybciutko o Forcie Maria. W pobliżu biblioteki Fortu Maria czai się coś tajemniczego, a Patrix już się tym zajmuje. Pomóż jej. Nagroda za to drugorzędne zadanie będzie bardzo przydatna, gdy za dwa tygodnie przyjdzie czas na kolejne zadanie główne. Muszę sobie ustawić fotel lepiej troszkę, o, jest, jest lepiej. By pomóc Balticowi musi ukończyć wszystkie główne zadania fabularne. I ja te zadania główne, fabularne ukończone już mam. Także myślę, że, że będziemy to mieć również, także pojedziemy. W ogóle coś ja źle jadę chyba. O Jasu, o Jasu, źle pojechała, źle pojechała. się cieszę, że dobrze jedzie. Dobra. <laughs> Nowe sterowanie w wersji mobilnej. Nowe sterowanie w wersji mobilnej, czyli mamy do wyboru strzałki bądź joystick. Myślę, że też to przetestuję na swoim telefonie i Wam pokażę, czy ja dobrze jadę w tym momencie, tak. Wszystkie drogi prowadzą do wyścigu. Pojedziemy i zobaczymy. Ale dziwne, dziwnie, dziwnie. Teraz chyba jadę na około totalnie, ale dobra, no chyba nas to doprowadzi do tamtego miejsca. Matko Bosko, nie wiem, czekajcie, tu muszę skręcić. Tak, mam nadzieję, że nas to doprowadzi. No więc jedziemy. Emerytura Koni, ee, nowe... kół. ulala, coś chyba nie dojadę. Czekajcie, gdzie to jest? To jest w ogóle przy wyjeździe z Rancha starszań. Dobra, to to. Ta... Chodźcie do Rancha Starszeń, bo ja tak jeżdżę bez sensu. Także na emeryturę przechodzą konie pierwszej generacji, konie arabskie. W następnym tygodniu Alex znalazła nową pracę dorywczą w mieście Jorvik. Nie mam pojęcia, co to może znaczyć. O, nowy Mustas. Ja jeszcze ich nie kupiłam. Zbieram się do tego. Chodźcie do Rancha Starszeń, będziemy mieć ten bliżej. Tak jak mówiłam. I... i to chyba na tyle, jeśli chodzi o to, co chciałam Wam tu przeczytać. Obniżka, aha! Jest jeszcze obniżka na mustangi, mustangi yy, do dru drugiej generacji. Możecie teraz je kupić za, 800, za 485 Star Coinsów, więc myślę, że dużo taniej, aczkolwiek wydaje mi się, że dużo lepiej jest dozbierać sobie na te nowe mustangi, bo są dużo ładniejsze no, i one są przepiękne. Oglądaliśmy je ostatnio na live i mimo, że nie ma odcinka jeszcze skupowania, to tak jak Wam powiedziałam, będzie na pewno. Ale jeszcze nie teraz, bo chcę je wszystkie sobie, w sensie chcę zbierać więcej starkońców, żeby kupić sobie kilka takich, bo na razie mam 450, a jeden kosztuje 900. Co i tak moim zdaniem nie jest dużo jak na tak dopracowane konie, bo naprawdę są dopracowane, ale o tym więcej na odcinku, gdzie będę je kupować. No i tak. I teraz jedziemy, mam nadzieję, że tutaj trafimy na ten wyścig. No i dobra, powoli dojeżdżamy do miejsca, gdzie te wyścigi nowe są. No, wyścigi. Skoki. O, dobra, tam jest ten gościu. Dobra, dobra, dobra. Chodź, chodź, chodź. Coś mam chyba za blisko kamerkę, albo nie wiem. Mam takie wrażenie, że jest jakoś za blisko. No ale dobra, niech już sobie jest. Mm, tak się cieszę, że jesteś. Mnóstwo ludzi przybyło do miejsca, ale od Twojego ostatniego przyjazdu po moim torze, szczerze, ja tu byłam raz, kiedy była ta aktualizacja. Naprawdę totalnie nie jakby. Nie jeżdżę tu i. Jeju, te wyścigi są chyba najbardziej omijanymi wyścigami. Poza dundul, po, poza dundul, poza eponą, naprawdę, no, dajcie znać, kiedy wy tu przyjeżdżacie. Ja pomimo tego, że bardzo lubię tutaj być, bo jest ładnie zielono i w ogóle, to nie podoba mi się po prostu, że to raz, że daleko, dwa, że tu jest mało zadań, nie ma co robić i wiecie, tak to się wszystko, no nie wiem, jakoś tak, no, ne, ech, rzadko tu przyjeżdżam po prostu. No i to właśnie tak samo jest z nową granią na przykład. W ogóle z, z całą eponą. Tak się kiedyś chciało dostać do tej epony, a teraz tak rzadko się tam bywa. To już częściej na przykład, chociaż nie wiem, bo tam się też szuka archeologii. No nie wiem. No nie wiem, już sama. Ale wydaje mi się, że częściej bywam już w dolinie złotej. Nie, dolinie złotej, W. tam, gdzie te dinozaury to tam częściej. Okej. Okay. No jest to 50, taki krótki tor. Myślę, że OK, jak najbardziej. No, no nie, nie jest źle, aczkolwiek no mogłoby być lepiej. W sensie, myślałam, że to będą naprawdę jakieś takie ambitne skoki. Oj, źle, 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 źle. Ale no dobra, niech już im będzie. O, okej, okay. czyli trzeba zdobywać tutaj PD. No dobra, a jadę jeszcze raz, żeby zrobić jakieś ładne zdjęcie na przeszkodzie, że wiecie, że coś było. O, w ogóle mam déjà vu, nie wiem jak to nagrywam. Jejku, ale jak? Mieście kiedyś déjà vu? Na różowej przeszkodzie zrobię sorki. Przejadę tu jeszcze raz, bo potrzebuję z niej. A jest różowa przeszkoda, nie ma różowej. Dobra, to na niebieskiej. Nie ma różowej? Myślałam, że jest jakaś różowa. No nie, ale się czuję oszukana. No trudno, zrobimy na innej. w ogóle tu można jechać prosto i tak się wszystko zrobi dobrze. Pokażcie, tutaj mijamy to auto i tutaj będzie jedna przeszkoda. Uwaga. O, nie, to nie du! Ach, tu trzeba minąć. Dobra. To teraz będziemy na żółtej. Uwaga. Ciach, ciach, ciach. Ciach. No i pięknie. Ciekawe, czy dalej jest... Yy... Dalej jest ten bug taki dziwny. Nie wiem, czy wy kojarzycie, ale był taki bug dziwny, że... Nie, nie ma go. Na szczęście. Bo było, że, wiecie, można było zrobić coś takiego, że tak jakby się benzyna rozlała w ogóle na obraz. No, bo to było strasznie śmieszne. Ej, w ogóle, jakie ładne zdjęcia. Dobra, to ja już nie chcę robić tego drugi raz, ok? I teraz jedziemy szybciutko do Fortu Maria, yy, zobaczyć, co tam z całą resztą. A propos Epony w ogóle, także jedziemy do Epony. Widzimy się na miejscu. No i okej, okay, jesteśmy w Forcie Maria, już jesteśmy w tej słynnej bibliotece i teraz chyba trzeba będzie zejść na dół. O, dobra, już myślałam, że te schody się, wiecie, że będzie trzeba jeszcze raz robić tą całą zagadkę. A, ale chyba nie. I teraz, no co? No, będzie trzeba tutaj zejść na dół i poszukać tej. E... Kurde, bo ja nie mam żadnego wykrzyknika. I teraz ja nie wiem, czy ja dobrze idę, czy nie. No Fort Maria, tak? Czyli dobrze. <grym> nie wiem już sama, ale no patrzcie, tu nikogo nie ma. Może są tam w środku bardziej. Podejdziemy, zobaczymy. Chciałam Wam tylko na szybko jeszcze pokazać, że podczas tej aktualizacji wywaliło mi monitor. W sensie zepsuł się. Tutaj zaczęło się w ogóle jakoś dziwnie rozlewać. Nie mam pojęcia. I chciałam Wam nagrywać? Może zmienić kąpa? Ja pierdzielę, co tu się wydarzyło? Przeniosłam się na stanowisko Antka, bo muszę gdzieś nagrać tą aktualizację i całe szczęście, że mam taką możliwość, ale ja nie wiem, co się stało z tym monitorem. Totalnie nie mam pojęcia. Po prostu nagle wylał i tyle. No nic, dobra. Jakoś trzeba sobie z tym poradzić? Um, hmm, co ja zrobię? O, Lilian, nie zauważyłam cię. Mam pewien problem. Może mi pomożesz? No więc konkurt trochę podrosła, więc nie mogę już na niej jeździć po bibliotece. A bieganie tam i z powrotem po schodach jest straszliwie męczące. Moje nogi nie zostały stworzone do takich rzeczy. Pamiętam, że ludzie używali skrótów, kiedy jeż się tu kręcili, tylko je zamknęli, jak to odeszli. I daleko potrzebuję Twojej pomocy. Otwórz skróty, aby wszyscy na tym. a wszyscy na tym skorzystamy. Cóż, jest jedna rzecz, o której muszę wspomnieć. Sz Szczególnik! Elementarnie, mój drogi Watsonie. jest tu ktoś, coś, co czai się na górnym piętrze, tam, gdzie jest skrót. Odeszło, gdy byli tu jeść dusz, ale wróciło, kiedy zostałam sama. Jeśli pójdziesz za mną, to strasznie coś zbliży się i razem otworzymy skrót. Dalej, chodźmy. W sensie... W sensie... W sensie jak? Ale on biegnie szybko! No way! Kurczę, podobają mi się te nowe postacie teraz. W sensie jakby były troszkę szczuplejsze, to by było lepiej. Wiadomo, ale no mimo wszystko co teraz... No no, przyjemnie się to ogląda. Na górnym piętrze jakoś, tak? No to byłoby fajnie, gdyby był jakiś skrót. Bo właśnie jak um, chodziłam tutaj, to sobie myślałam matko bosko... Ej, gdzie on jest? A, tam. Jeju. Dobra. Przez to miejsce mam straszne ciarki. No, chodź, chodź, chodź. Wiem, że jesteś gdzieś. Jest gdzieś tutaj jakiś cosik, który otwiera drzwi. Znajdźmy go. Chwila, czy to pierwsza edycja niewiarygodnych opowieści z Pandori? Szukałam jej wszędzie. Zostań tu, Lilian, a ja sobie poczytam. Nie będę zbytnio się oddalała. Dobra, to my szukamy tego przejścia. I w ogóle taki vibe Hogwartu to ma trochę. No nie? Taki trochę, trochę ma. No i co? Aha, ja mam dalej szukać, tak? Aha, tam jeszcze są. Okej. Okay. No to idziemy. Jejku, ale powiem Wam, że z tym monitorem to taki hit, nie? Że szok po prostu. Dobra, i tutaj? Pewnie tutaj będzie gdzieś. Jest na dole, muszę ją znaleźć. Jak na dole? W sensie? No. Ej tu jest przecież. Nie, to jest jakiś inny. Nie, no jest. Oho. Co to jest w ogóle? Byk jakiś. A! Awe, kto tam idzie? za Marta! Witaj, jestem Tyberia. Proszę o wybaczenie, moim celem nie było przestraszenie Twojej przyjaciółki. Prawdę mówiąc, nie chciałam wtargnąć do Twojego miejsca zamieszkania, Beatrix. Mam rację? Tak, to ja, a to Lilian. A więc pozdrawiam Was ponownie, Beatrix i Lilian. Obawiam się, że tu utknęłam i nie wszystko pamiętam. Czego nie pamiętasz? W ogóle jakie dziwne pytanie. No, wszystkiego nie pamięta. No skąd ma wiedzieć, czego nie pamięta, jak nie pamięta? Nie pamiętam, jak się tu dostałam. Zdaję sobie sprawę, że to absurdalne wejść do miejsca i nie pamiętać, jak się to zrobiło. Wejść, a czy nie jesteś? Muszę odzyskać swe wspomnienia. Wiem, że jestem daleko od domu, ale gdzie jest dom? Dlaczego się tu znalazłam? Pytań jest tak wiele. Może książka odnowi twoją pamięć? Tak, książka! Byłoby cudownie! Tak, książka! Byłoby cudownie! Jeśli znajdziecie książkę, która przywoła jakieś wspomnienia, być może dowiem się, gdzie powinnam być. Sama nie wiem. Trochę się boję. Bądź odważna, pszczuciu. Tak samo powiedziałaby babcia. Dobrze, będę odważna i ci pomogę. Masz mą wdzięczność. Niewiele pamiętam ze swojego życia poza biblioteką, jednakże przypominam sobie długą podróż do tego miejsca i to, że przybyłam tu w bardzo ważnym celu. Górne poziomy biblioteki skrywają całe mnóstwo opowieści o rozmaitych przygodach. Sprawdźmy, czy znajdziemy tam książkę dla Tyberii. Chyba nie masz żadnych nowych książek. Poszukajmy kolejnych. Aha, okej, okay. No dobra. No dobra, ale ja nie będę tego czytać, bo mi się nie chce. W sensie każdy, każdej książce mam tak czytać? No way. Znajdziemy coś po prostu na szybko i tyle, no. Jazda, jazda, jazda. Przeszukam wszystkie, o których tutaj proszą, i wtedy zejdziemy na dół, żeby mieć pewność, że mamy książki, które są potrzebne. Tutaj się coś puszczało, czy nie? Miałam wrażenie, że tutaj się coś błyszczy. O, tutaj jest, dobra. Uwaga, żebyśmy nie wpadli. Dawno, dawno temu, dawno, dawno temu. Pewnie to jest mega ważne. Nie, nie! Jezu chciałam skoczyć spacją, wiecie? Okej, okay, okej, okay, okej, okay. tu nic nie ma. Tamte stronę nam każe iść, to idziemy. Oj! Oj! Chyba nas tutaj zatrzasnęło. Nie wiem, może podejdziemy już do niej, zobaczymy, może to wszystkie. Macie dla mnie jakąś historię? Mamy książkę o starożytnych druidach, którzy żyli w miejscu zwanym Valisdel i byli strasznie złączeni z otaczającą ich naturą. Tekst był stary i nieczytelny, ale jedna z książek wspomniała o splocie Zegai i o tym, jak korzystali z niego rzymscy Przecież poszukiwacze przygód. Mamy najlepszą ze wszystkich historii orwicką bajkę, która ostrzega przed zbytnim oddaleniem się od ścieżki przygód. Na moc mn... czegokolwiek! Wasze słowa mnie oświeciły. Wszystko zaczyna wracać. Powiedz nam, Tyberio, co sobie przypomniałaś? O, wow, dostaniemy ten... Usłyszałam wspaniałą historię Jorwiku, gdy byłam w swoim domu przy rzece Tyber. Przybyłam tu w poszukiwaniu żywych legend, które tak mnie zainspirowały. Najpierw zamieszkałam w wiosce ludzi noszących szaty. Właśnie tam zaprzyjaźniłam się z kimś, kto ostrzegł mnie, bym nigdy nie zbaczała z utartego szlaku. Uznałam te słowa za rozważne i bez strachu wyruszyłam dalej. Dołączyłam do karawany magów i czarodziejów, którzy przymierzali splot zagaj. Jednakże popełniłam. Mnie przepełniła mnie duma i ruszyłam sama eksplorować splątane korzenie, aż coś zaczęło mnie, na mnie polować. Usłyszałam okropny ryk, przeleciał nade mną cień, i tak dokonałam żywota. Zostałam skazana na wiecznie przymierzenie obcego miejsca, i zastanawiam się, kim oraz gdzie jestem. Ale teraz odzyskałam wspomnienia i jestem wolna. Lilian i Beatrix, dziękuję Wam za pomoc w przypomnieniu sobie wszystkiego. Pora wracać do domu. A To jest jakaś jakiś jak, 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 nie chcę tego, <laughs> bo nam Fortunam Tiberia nie zapomnimy cię, papa, pa. ała. <laughs> Fajnie, że ją uwolniliśmy. W ogóle fajne zadanko, takie przyjemne bardzo. Cieszę się, że Tyberia dzięki nam wróciła do domu. No więc udało Ci się otworzyć tajne przejście? Chyba tak. Super, rośnie. wy ludzie tak mówicie, prawda? W każdym razie wróćmy do skrótu i sprawdźmy. ojo, oj, 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 No i gdzie? Działa! Nadaję temu skrótowi nazwę przejście Tyberii. Przysięgam, że za każdym razem, gdy będę z niego korzystała, pomyślę o naszej przyjaciółce. Wyobraź sobie, Lilian, o ile łatwiej teraz będzie chodzić po bibliotece, to było niezłe wyzwanie, ale za to spotkała nas przygoda. Spoko, naprawdę fajnie. Tylko o mnie nie zapomnij. Jeśli chcesz ze mną spędzić trochę czasu, znajdziesz mnie w bibliotece. Do zobaczenia. Wow, ale super. Fajnie, naprawdę fajnie, że, że jakby nas tam przenosi. Ekstra. To jest subcio. Dobra, zobaczymy teraz tak, gdzie to jest, gdzie to są nowe zadanka. Cześć! Um, wyścig też zrobiliśmy kwiaty dla Fortupinta. To wiadomo to, 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 to. jo! <ścoughs> Boże, przepraszam. Także my mamy zrobioną główną fabułę, główne wszystko. Y no i co? No i to by było na tyle w tym odcineczku, jakże, jakże cudownym. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o łaperce, komentarzu i subskrypcji. Bardzo serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. Do następnego, trzymajcie się i cześć!